kwietniu 1996 roku ogólnoamerykańska telewizja PBS wyemitowała paszkwil pod tytułem Sztetl. Był to film zrealizowany przez Żyda, którego przed śmiercią uratowali Polacy. Mówił o polskim antysemityzmie, prymitywizmie i cierpiących Żydach. Scenariusz doskonale znany amerykańskiej widowni, która systematycznie jest dokształcana przez prożydowskie środki masowego przekazu. Film, mimo ewidentnych kłamstw zawartych w treści, na które zwrócił uwagę Kongres Polonii Amerykańskiej, został wyemitowany. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ zarówno autor filmu, jak i jego sponsorzy są traktowani z dużym przymrużeniem oka. Jednak istnieją przypuszczenia, że finansowana ze środków federalnych PBS stała się narzędziem w rękach żydowskich organizacji szantażujących inne narody. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal przypomniał słowa jednego z żydowskich przywódców, który straszył, że Polska będzie publicznie ośmieszana. He said that if the Poles don't return Jewish property, that they will bring this before the world, and Poland will be blackballed around the world. By what God-given right did he ever get that permission to make a statement of that kind? Groźby Izraela Singera zbiegły się w czasie z żądaniami zwracania gmin żydowskich w Polsce oraz bardzo odważnymi manifestacjami siły, polegającymi na straszeniu Polski Ameryką. Żydowska propaganda zaczęła używać Ameryki jako psa, którym można poszczuć nieposłuszne narody. Mechanizm był bardzo prosty. Do Polski jechał rabin z ekipą propagandową i żądał na przykład usunięcia zakonnic z Oświęcimia, bo jak nie, to Ameryka nie przyjmie Polski do NATO. Następny rabin jechał do Brzezinki i żądał usunięcia krzyża, bo jak nie, to Ameryka nie przyjmie Polski do Unii Europejskiej. Jeszcze innym razem żądano na przykład remontu synagog lub też budowy osiedli czy szkół żydowskich w Polsce. Bo jak nie, to Ameryka was ukaże. Polskie społeczeństwo, skutecznie okłamywane przez opanowaną przez Żydów propagandę, uwierzyło w te bezpodstawne brednie i pokornie szło na coraz to dalsze ustępstwa. Doszło do tego, że przedstawiciele rządu polskiego z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim na czele podczas licznych imprez organizowanych przez amerykańskich Żydów zaczęli handlować Polską i wykonywać polecenia niezgodne z interesem państwa. Zbulwersowany zaistniałą sytuacją prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal wystosował list do prezydenta Kwaśniewskiego, w którym delikatnie zwrócił uwagę na to, że w demokratycznym kraju nie powinno być uprzywilejowanych grup etnicznych i że jest to prawidłowość funkcjonująca w całym cywilizowanym świecie. List trafił do środków masowego przekazu, które niemal jednogłośnie nazwały prezesa Moskala antysemitą. Organizacje żydowskie natychmiast zerwały, służący przede wszystkim Żydom, dialog polsko-żydowski i zaczęły się domagać publicznego potępienia prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Reakcja Polonii przeszła wszelkie oczekiwania. Na konwencji w Kalifornii prezes Edward Moskal otrzymał niemal 100% poparcie. Nawet ci, co w przeszłości nie w pełni popierali politykę Kongresu Polonii Amerykańskiej, w tym konkretnym przypadku stanęli murem po stronie prezesa Moskala. Zewsząd zaczęły napływać listy z poparciem od osób prywatnych, instytucji oraz organizacji. Na szacowaną na ponad 10 milionów Polonię amerykańską przeciw Moskalowi wystąpiło około 30 osób, których ani pochodzenie, ani liczba nie jest warta komentarza. Zaczęły powstawać grupy reakcji na totalitarne zapędy Żydów chcących na swą korzyść zmieniać historię świata. Jedną z nich jest Towarzystwo Historyczne STOP, utworzone po emisji filmu Sztetl w Chicago. Członkami towarzystwa są głównie polscy dziennikarze mieszkający na stałe w Chicago oraz więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy jako naoczni świadkowie podważają teorię o żydowskim monopolu na Holokaust. Prezesem towarzystwa został wybrany Tadeusz Wojtkowski, Polak, który trafił do obozu Auschwitz w jednym z pierwszych transportów.
Posiada on numer 337 i mówi, że przez pierwsze dwa lata istnienia obozu Auschwitz nie było tam ani jednego Żyda. Inny świadek tamtych czasów, Frank Barwacz, rodowity Amerykanin, który też był jednym z pierwszych więźniów obozu Auschwitz, potwierdza informację, że pierwsi Żydzi trafili po dwóch latach istnienia obozu. Inni członkowie Towarzystwa STOP, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, również twierdzą, że Żydzi nie mają monopolu na Holokaust. I w 15 blokach jest urządzone zestawy narodowe poświęcone tym więźniom, tym pomordowanym danym narodowości. To jest 27 narodowości. W tej chwili przejdziemy króciutko przez blok poświęcony więźniom polskim, ale też jest blok poświęcony więźniom żydowskim, holenderskim, włoskim, francuskim i tak dalej. Przewodnik po Muzeum Państwowym w Oświęcimiu również mówi, że nie tylko Żydzi tu ginęli. Dotychczas niewiele osób interesowało się prawdą o Holokauście, pozostawiając Żydom swobodę działania. Podobnie jak kilkakrotnie miało to miejsce w przeszłości, Żydzi zaczęli używać historii jako narzędzia do robienia biznesu. W tej sytuacji postanowiono zarejestrować ostatnich żyjących świadków, aby prawda o jednej z największych tragedii ludzkości, jaką była II wojna światowa, nie została zagłuszona przez żydowską propagandę. Od maja do września 1996 roku na terenie Polski przebywały dwie ekipy filmowe, które skrzętnie rejestrowały fakty sprzed lat oraz obecne poczynania Żydów. Po wstępnym przejrzeniu materiału filmowego doszedłem do wniosku, że kilku tematom warto się przyjrzeć z bliska. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu dokumentalnego o budowie Centrum Handlowego w Oświęcimiu. Do Oświęcimia przyjechaliśmy w październiku 1996 roku, a więc w czasie, gdy sprawa budowy centrum handlowego była już przesądzona. Na wyprawę zabrałem scenarzystę CDN-TV rodowitego Amerykanina Matthew Hickey, który przy okazji zrobił kilka reportaży o możliwościach inwestycyjnych w Polsce. Matthew był jedynym członkiem ekipy, który bez patriotycznych emocji mógł obiektywnie ocenić sytuację. Jego spostrzeżenia, często zaskakujące i trafne, posłużyły mi za przykład racjonalnego myślenia. Na przykład pytanie, czy w ogóle jest sens utrzymywać bezużyteczny obiekt, który kiedyś był narzędziem zbrodni, a obecnie jest narzędziem terroru. Czy nie uczy się tu Holokaustu i czy nie lepiej byłoby obiekt zagospodarować dla potrzeb miasta, a dla upamiętnienia ofiar wybudować pomnik? Zwłaszcza, że poza ponurym wyglądem, obiekt jest powodem kontrowersji. Trzeźwe myślenie Amerykanina byłoby przez Żydów nazwane antysemityzmem, bo każdy sposób myślenia inny od żydowskiego jest antysemicki. Żydzi chcą wylansować obraz wiecznego cierpiętnika niewinnie prześladowanego przez inne narody, które są zobowiązane do ciągłej pomocy biednym wyznawcom Mojżesza. Ulubione hasło wylansowane przez żydowską propagandę, to cytuję, zginął tylko dlatego, że był Żydem. Hasło rzeczywiście łapie, ponieważ mało kto się zastanawia, że każdy, kto zginął, to zginął dlatego, że kimś był. Polak zginął tylko dlatego, że był Polakiem. Niemiec zginął tylko dlatego, że był Niemcem. Na terenie obozu Auschwitz-Birkenau 27 różnych narodów miało swój Holokaust. Jednak tylko Żydzi starają się na tym zrobić interes. Nazywam się Marek Grawecki, reprezentuję zespół, który w latach 93-95 opracował studium zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. To studium zostało zlecone przez Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu i było opracowywane przy współpracy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezydenta Miasta Oświęcimia. Plansza numer 5 to jest plansza, efekt końcowy naszych prac badawczych. Myśmy podzielili teren na kilka kategorii zainwestowania. Kategorią, która jest ujęta kolorem zielonym, to jest kategoria zachowania stanu istniejącego bez prawa rozbudowy obiektów, czyli przyjmujemy ten aspekt, który się nawarstwił od lat powojennych. Tu w zielonych obszarach funkcjonują ważne miejsca i obiekty związane z historią przedwojenną i historią czasów Kalausz.
Auschwitz. Kolorem czerwonym zaznaczone są obiekty i tereny, w których możliwa jest przy określonych warunkach możliwe jest prowadzenie działalności inwestycyjnej. To był jeden z terenów zaznaczony kolorem czerwonym, czyli kolorem, który dawał możliwości inwestycyjne. Kolor czerwony tutaj dodatkowo, oprócz tego, że istnieje możliwość lokalizacji, on wynikał z tego, że to dotychczasowe zagospodarowanie, ponieważ nie było jasnych reguł przez wiele lat funkcjonowania strefy ochronnej, doprowadziło do degradacji obiektów i terenu. Było wiele zakazów nieuzasadnianych niczym, także inwestorzy realizowali obiekty tymczasowe, prowizoryczne. To wszystko bardzo szybko dekapitalizowało i ta jednostka osławiona numer 5 właśnie taki stan zagospodarowania z sobą przedstawiała przez lata. Także to był obraz, który na pewno nie przysparzał chwały i jedyną sensowną tutaj drogą do tego, aby to poprawić, było z pewnością znalezienie inwestora, który by spełnił uwarunkowania konserwatorskie, zadbał o dwa obiekty, relikty poobozowe, które na tym terenie się znajdują, a przy okazji właśnie podniósł tutaj rangę architektoniczno-urbanistyczną tego terenu. Inwestorem, który postanowił zadbać o teren przyległy do muzeum, jest Janusz Marszałek, z wykształcenia ekonomista, od lat prowadzący działalność biznesową, a z zamiłowania filantrop, człowiek o nieskazitelnej opinii i wielkim sercu, który przed kilku laty rozpoczął budowę wioski dziecięcej w Rajsku koło Oświęcimia. Ten teren wykupiliśmy od firmy, która upadała i która prowadziła na nim działalność produkcyjną i handlową od dziesiątków lat. Zresztą na tym terenie, jak Państwo radcy wcześniej wspominali, były również prowadzone działania gospodarcze i przed wojną, i w czasie wojny. Także jest to historycznie miejsce związane z handlem, z produkcją, z usługami. I po uzyskaniu wszelkich możliwych zezwoleń od władz lokalnych, władz wojewódzkich, Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, od konserwatora wojewódzkiego tego terenu, które stwierdzały, że inwestycja pod tytułem Centrum Handlowe może tutaj powstać, podjęliśmy się wykonania tego zadania. Janusz Marszałek podpisał umowę z firmą Krakchemia, która nazwała obiekt supermarket, i rozpoczął budowę. Wkrótce okazało się, że do prowadzenia biznesu w Polsce nie wystarczy tylko prawo polskie. Janusz Marszałek nie spełnia dwóch podstawowych warunków, a mianowicie nie ma żydowskiego pochodzenia oraz nie reprezentuje żydowskiego kapitału, a zatem jest antysemitą. Budowa centrum handlowego spodobała się Żydom, którzy po kilku próbach odkupienia terenu zaczęli szukać pretekstu do przejęcia siłą intratnej inwestycji. Widoczny na zdjęciu redaktor w Jarmułce jest autorem dwóch artykułów, które ułatwiły prezydentowi Kwaśniewskiemu złamanie polskiego prawa. Żydzi zażądali zaprzestania budowy i przyjęcia ich własnej koncepcji na zagospodarowanie terenów przyległych do byłego obozu Auschwitz. Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski rozkaz natychmiast wykonał i wywłaszczył Polaka, mimo iż zostały spełnione wszystkie warunki wymagane przez polskie prawo. Mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Oświęcimiu, rodowity oświęcimianin Jan Knycz, który całą okupację spędził w sąsiedztwie obozu. I przeżyłem całą okupację tu w Oświęcimiu i tragedię KL Auschwitz-Birkenau. Nadanie rozgłosu w sprawie supermarketów szczególnie mnie dlatego dotknął. Dotknął, ponieważ tak jak dla mnie i dla całego społeczeństwa Oświęcimia, temat ten jest szczególny. I nadanie tej całej sprawie, prawie że histerii, musi oburzyć każdego człowieka. Dlaczego, jeśli dzisiaj w ramach obozu, a więc w ramach tych drutów, funkcjonuje parking, funkcjonuje hotel, funkcjonuje bar, funkcjonują rozmaite kioski spożywcze czy z innymi produktami, i przez 50 lat nikomu to nie przeszkadzało. I jeśli powstała myśl wyprowadzenia z tych historycznych miejsc, tam w tym miejscu był tak zwany Holtplatz, gdzie pracowali i ginęli więźniowie,
wyprowadzenie tych wszystkich urządzeń poza siatkę, z dala, jest krytykowane, to naprawdę dla mnie jest zupełnie to niezrozumiałe. I przypuszczam, że funkcjonują inne przesłanki, które spowodowały zatrzymanie tej budowy. Przewodniczący Rady Miejskiej boi się powiedzieć, jakie to inne przesłanki spowodowały zatrzymanie budowy, bo pamięta, jak zupełnie niedawno kierowany przez Żydów Urząd Bezpieczeństwa mordował polskich patriotów. Jesienią 1996 roku odbył się w Białymstoku pogrzeb polskich patriotów zamordowanych przez kierowany przez Żydów Urząd Bezpieczeństwa. Nie było ani polskich władz, ani polskiej propagandy, co świadczy o tym, że Żydzi czują się w Polsce zupełnie bezpiecznie. Wałęsa zapewnił specjalne przywileje ubekom odpowiedzialnym za polski Holokaust. Ale to temat na inny film. Obecnie wrócimy do Oświęcimia, aby pokazać Państwu smutną prawdę o polskiej inwestycji. W ramach tego obiektu przecież funkcjonował tutaj i pawilon handlowy, który przez 20 lat funkcjonował. Tam była sprzedaż artykułów spożywczych, mebli, była sprzedaż odzieży. Ten obiekt nazywał się nomen omen market. Nikt nie zauważał przez lata tego, że ten obiekt funkcjonuje i dobrze, że nie zauważał, ponieważ była to funkcja, która jakoś integralnie wynikała z charakteru tego zagospodarowania, tak jak i wiele innych funkcji. Funkcja PKS przejął obiekty poobozowe, obiekt rzeźni mleczarni obozowej. Osiedle mieszkalne na Erweiterungu, w tym Schutzhabrage Erweiterung, zagospodarowane po wojnie na funkcję mieszkalną. Też dzięki temu mamy ten obiekt, ten zespół w stanie, w kondycji technicznej bardzo dobrej. Monopol tytoniowy, który przejął obiekty poobozowe, również zachował je w bardzo dobrym stanie, uzgadniał wszystkie sprawy lokalizacji. Zakłady zbożowe przejęły część obiektów obozowych, też te obiekty są w dobrym stanie technicznym. Także sprawa zagospodarowania tego terenu polegała na tym, aby nie przeprowadzać w strefie ochronnej rewolucji, ponieważ żadna rewolucja w tym miejscu nie jest pożądana i konieczna. W tym miejscu jest potrzebna konserwacja, potrzebne jakieś ewolucyjne dochodzenie do ostatecznego kształtu terenów obozowych. Dochodzenie, które musi uwzględnić i potrzeby współczesne, i potrzeby ochrony historii. Także sposób zagospodarowania z tego punktu widzenia to od początku, gdy tylko wyniknęła w lutym sprawa konfliktu, to wielokrotnie mówiliśmy o tym, że sposób zagospodarowania z konserwatorskiego i z urbanistycznego, architektonicznego punktu widzenia jest wzorcowy. Natomiast dorobiona do całej sprawy krzywa twarz po prostu spowodowała to, że w tej chwili już nie możemy tego bronić z punktu widzenia tych racji, które powodowały opracowanie tej dokumentacji. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji udaliśmy się do prezydenta miasta Oświęcimia, Andrzeja Telki. Niestety niczego się nie dowiedzieliśmy, ponieważ decyzje zapadły na górze. W najtrudniejszym momencie tej całej afery, to było 12 marca 1996, to był dzień, w którym pan prezydent Kwaśniewski w rozmowie z przewodniczącym Knesetu Izraelskiego wypowiedział słowa, pozwolę sobie zacytować, zgodne czy niezgodne z prawem, budowa centrum handlowego musi być wstrzymana. Czyich interesów broni prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski? Jakim prawem Żydzi decydują o inwestycjach w Polsce i dlaczego prezydent Polski podczas wizyt w Ameryce kilkukrotnie spotykał się z organizacjami żydowskimi, natomiast nigdy nie miał czasu na wizytę w Kongresie Polonii Amerykańskiej? W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, że Kongres Polonii Amerykańskiej jest największą etniczną organizacją na świecie, z którą liczy się każdy polityk w Stanach Zjednoczonych. Kongres Polonii Amerykańskiej ma również bezpośredni wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych w stosunku do Polski. Prezydent Polski powinien wiedzieć, że to właśnie Kongres Polonii Amerykańskiej od ponad 50 lat pomagał Polsce w odzyskaniu wolności. Nie mówiąc o multimilionowej pomocy materialnej wysyłanej corocznie potrzebującym rodakom. Zawsze tam, gdzie trzeba bronić dobrego imienia Polaka, jest Kongres Polonii Amerykańskiej. Czy prezydent Kwaśniewski o tym nie wiedział, planując amerykańskie wizyty? A może chciał pokazać swym żydowskim bosom, że sprawa Polski jest przesądzona i od teraz Żydzi decydują o przyszłości kraju nad Wisłą?
Zastanówmy się, co by było, gdyby pan Janusz Marszałek był Żydem. I w tej trudnej sytuacji 12 marca zgłosił się do mnie przedstawiciel grupy żydowskiego kapitału z Izraela, który prowadzi tutaj firmę niedaleko Warszawy. I koniecznie chciał się spotkać po to, żeby zaproponować umowę kupna przez jego firmę czy przez jego grupę tego terenu w takim stanie, w jakim był, łącznie z planami supermarket. Na pytanie moje, czy przypadkiem nie pomylił się, że my jesteśmy w tym momencie akurat w pierwszych stronach gazet światowych i pod wielkim obstrzałem, wielką krytyką, stwierdził, że nie, to tym się nie ma co przejmować, proszę pana, to jest przecież wspaniała reklama. My to kupimy, jeżeli pan tylko zechce sprzedać. 18 marca przyjechał tutaj do nas na rozmowy i proponował podpisanie umowy wstępnej. Kwota, jaka go interesowała, była rzędu 5 milionów marek. Janusz Marszałek oferty nie przyjął, ponieważ inwestycja w przyszłości miała zapewnić zatrudnienie dla sierot znajdujących się pod opieką spółki Maja. Po kolejnej wizycie prezydenta Kwaśniewskiego u nowojorskich Żydów wpłynęła kolejna oferta, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Te propozycje były rzędu 5 milionów dolarów. Tej oferty Janusz Marszałek również nie przyjął, po czym został przez prezydenta Kwaśniewskiego wywłaszczony. Kontrolowane przez Żydów polskie środki masowego przekazu przekonały społeczeństwo, że Janusz Marszałek jest przestępcą. Próbowałem zasięgnąć opinii mieszkańców Oświęcimia, którzy zdają sobie sprawę z zaistniałej sytuacji. Odpowiedź była prosta. Żydzi terroryzują cały świat i nikt z nimi nie wygra. Podporządkowana Żydom propaganda próbuje nawet wmówić Polakom, że papież Jan Paweł II przegrał z Żydami, godząc się na usunięcie zakonnic z Oświęcimia, bo obecnie Żydzi chcą usuwać krzyże w Polsce. Panie premierze, był pan łaskaw obiecać mi, that you would personally handle the painful problem of the dozen or so crosses erected in Birkenau. Że osobiście zajmie się pan bolesnym problemem kilkunastu krzyży wzniesionych w Birkenau. Po minie widać, że ten Żyd naprawdę cierpi z powodu krzyża. Na zakończenie dodał nawet, że obecność krzyża jest obelgą dla narodu żydowskiego. Premier Cimoszewicz nie może sobie przypomnieć, na jakiej to imprezie obiecał Żydom likwidację krzyża. Ale nie bądźmy drobiazgowi. Mogło to być w Nowym Jorku, z którego nawet prezydent Kwaśniewski niewiele pamięta. Wypowiedzi nawiedzonego Żyda zostały zarejestrowane niemal przez wszystkie telewizje. Operatorzy biegali jak opętani, żeby się przypodobać żydowskim bosom. Warto o tym pamiętać w kontekście pogrzebu polskich patriotów, który odbył się w Białymstoku. Nie było ani telewizji, ani przedstawicieli polskiego rządu, bo przecież mogłoby to być odebrane w Ameryce jako kolejny przejaw polskiego antysemityzmu. Tak przynajmniej głosi żydowska propaganda. Prawda jak zwykle jest inna. Amerykanie chcą widzieć Polskę suwerenną. Tymczasem Żydzi kontrolują prawie wszystko. W trakcie Marszu Żydów, organizowanego co roku w Oświęcimiu Brzezińce, polska policja państwowa musi ustąpić miejsca żydowskim służbom specjalnym, które ochraniają młodzież przywiezioną tu z różnych zakątków świata w celu zamanifestowania siły. W trakcie Marszu Żydów polska policja musi się usunąć na odległość 200 metrów, a Straż Miejska jest skierowana do pilnowania żydowskich autobusów. Nasza ekipa telewizyjna, mimo posiadania ważnej akredytacji, nie została wpuszczona na teren obozu i wraz z innymi Polakami została przepędzona przez żydowskich agentów. Ponownie udaliśmy się do prezydenta miasta Oświęcimia Andrzeja Telki z pytaniem, czy wie, że została naruszona suwerenność państwa polskiego. Pan Telka odpowiedział, że brał udział w marszu, ale żadnych agentów nie widział i dodał: nie mogę i nie mam zamiaru ani zaprzeczać, ani potwierdzać pana informacji. Każdy dysponuje określonym bagażem informacji. Źródło zdobycia swoich informacji, jedni mówią, a drudzy mówią, wedle dobrze poinformowanego źródła jest to czy tamto.
Na szczęście incydent został zarejestrowany na taśmie, bo nikt by nie uwierzył, że w suwerennym państwie mogą się zdarzyć podobne rzeczy. Było mi wstyd przed moim amerykańskim pracownikiem, który powiedział, że kawały o Polakach są prawdziwe. Bo skoro kilku Żydów trzyma za gardła 40 milionów Polaków, to jest to powód do tak zwanych Polish jokes. Mieszkańcy Oświęcimia chcieli urządzić swój własny pochód w celu zamanifestowania poparcia dla budowy centrum handlowego. Prezydent Telka nie wydał zezwolenia, bo mogłoby to być źle zrozumiane za granicą. Nikogo nie obchodzi to, że mieszkańcy Oświęcimia mają prawo do decydowania o przyszłości swojego miasta, mówi architekt Marek Rawecki. Ta sprawa oczywiście się wiąże również z globalnymi problemami zagospodarowania, a mianowicie korektą układu komunikacyjnego. W tej chwili mamy sytuację, że główna trasa tranzytowa biegnie tuż przy muzeum. W planach i w programie oświęcimskim, który wynika bezpośrednio z naszych badań, była sugestia przerzucenia ulicy Tranzytowej na ulicę sąsiadującą, ulicę Kolbego. Wymaga to dokończenia węzła komunikacyjnego u zbiegu ulicy Wyzwolenia i Kolbego i wtedy będzie tutaj, ta strefa będzie rzeczywiście strefą ciszy, nie będzie tutaj reklam i ten sposób zagospodarowania terenów tak zwanego supermarketu na funkcję dla odwiedzających jest w pełni uzasadniony i celowy. Szkoda tylko, że tą dyskusję o strefie ochronnej, ta dyskusja o strefie ochronnej została w tak niefortunny sposób rozpoczęta, że krzywdzące i niesprawiedliwe hasło supermarket dla tego terenu po prostu spowodowało to, że ten inwestor poniósł wiele strat mimo pełnego zrozumienia dla wszystkich ograniczeń konserwatorskich. Żydowska propaganda jest mistrzem kłamstwa. Zostało to już udowodnione kilkaset razy w przeszłości. Co Żyd rozumie pod pojęciem supermarket? Dla Amerykanina jest to sklep, w którym można urządzać wyścigi samochodowe. Specjalnie na tę okazję wynajęliśmy dźwig, aby z góry zobaczyć obiekt. Jak Państwo sami widzicie, słynny supermarket jest mniejszy od przeciętnego McDonalda. Dopiero z góry widać, jak fałszywa jest żydowska propaganda. Pisano, że obiekt znajduje się na terenie obozu koncentracyjnego. Tymczasem widoczny po lewej stronie były teren obozu koncentracyjnego, obecnie Muzeum Państwowe w Oświęcimiu, jest odgrodzony płotem, ulicą i torami kolejowymi, a zatem nie ma nic wspólnego z budowanym centrum handlowym. Wykonując żydowskie polecenia, polski rząd udowodnił, że płot nie stanowi żadnej granicy. Tym samym pozostawił swobodę działania pazernym organizacjom żydowskim. Może się wkrótce okazać, że w niedługim czasie Żydzi zażądają kontroli nad stacjami kolejowymi w Europie, bo ładowano tu wyznawców Mojżesza w pociągi do Auschwitz. Również kopalnie na Śląsku należą się Żydom, bo wydobywano tu węgiel do krematoriów. Idąc za ciosem paranoi, można uznać, że schronisko pod Muflonem w Dusznikach Zdroju też powinno należeć do Żydów, bo wypoczywali tu SS-mani z Auschwitz-Birkenau. Na razie Żydzi pozbawili źródła dochodu 50 sierot znajdujących się pod opieką spółki Maja. Jaki będzie następny krok, zanim ktoś powie stop? Czy Polacy nie mogą sami decydować o swojej ojczyźnie? List prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala do prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego ma dziś podwójną wartość, bo udowodnił odwieczną prawdę o fałszywych intencjach organizacji żydowskich, które po zerwaniu stosunków z Kongresem Polonii Amerykańskiej prowadzą dialog z wybraną przez siebie grupą Polaków. Żydowska propaganda twierdzi, że jest to dialog polsko-żydowski. Jak zwykle prawda jest zupełnie inna. Film jest strzeżony prawem autorskim.
Nazywam się Edward Maciejczyk. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu dokumentalnego dedykowanego prezesowi Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwardowi Moskalowi, który skutecznie walczy z procesem szkalowania Polaków przez Żydów. Film został zrealizowany w Studio Stop na bazie materiałów Chicago Documentary Network nagranych w latach 1996-1997. Osobą wiodącą jest konstruktor okrętów inżynier Alojzy Szablewski, przewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańskiej, a następnie poseł na Sejm, który chciał pozbawić przywilejów ludzi odpowiedzialnych za polski Holokaust. Życzę dobrego odbioru. Polacy oskarżani są o antysemityzm i to jeszcze w dodatku na całym świecie. I chciałem się dowiedzieć, czy antysemityzm jest tylko i wyłącznie cechą polską, być może również cechą amerykańską. A być może antysemityzm funkcjonuje na całym świecie. A więc wie pan, ja sobie po prostu zadaję pytanie, czy ci Żydzy są tacy źli, że ten antysemityzm funkcjonuje wszędzie, czy też może cały świat jest po prostu zły dla Żydów. List pana Edwarda Moskala został przez Ruch Odbudowy Polski w pełni poparty. On wskazuje na konieczność obrony polskich interesów narodowych, w żadnej mierze nie wchodząc w konflikt, ani w żadnej mierze nie formułując pretensji do innych narodów. Za to niewątpliwie dobrze stawiający sprawę obrony polskich interesów narodowych. Czy według pana tak zwana Żydokomuna istnieje? O, na pewno wśród środowisk żydowskich, podobnie jak wśród innych, istnieje nurt komunistyczny, a w Polsce pan Wierzbicki nazwał ten nurt Żydokomuną. Moje nazwisko Alojzy Szablewski. Pracowałem przez 38 lat w Stoczni Gdańskiej i w 1980 roku, kiedy był ten strajk znany wówczas w całym świecie, kiedy robotnicy domagali się swoich praw nie tylko o swój byt, ale i o wolność narodową i społeczną. Brałem udział w tym strajku i wszedłem do komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jak wszystkim wiadomo, do tego komitetu wszedł Lech Wałęsa, który wówczas był poza stocznią, był w 1976 roku wyrzucony ze stoczni, ale został jako były stoczniowiec mianowany na przywódcę strajku jako robotnik. Wiadomo, że władze komunistyczne nie rozmawiałyby z nami, z inteligencją, a trzeba było postawić autentycznego robotnika. I to wszystko prawda. And it's all true. Ale prawdą też jest. No do cholery mi chyba słyszeć. But it is also true. Ja nie mówię z kartki, więc. I am not speaking off a sheet of paper, so that's why the problems. A więc chyba złapię i cofnę moją taśmę. Otóż mili państwo. So I'll have to put the tape back. Ja zostałem w stoczni, prowadziłem jako przewodniczący tego związku w Stoczni Gdańskiej i byłem dumny, że powierzono mi tę funkcję, bo tam się zaczęło. Tu wszystko się zaczęło. Były szpicel Urzędu Bezpieczeństwa Lech Wałęsa, pseudonim Bolek, został wykreowany przez środki masowego przekazu na bohatera narodowego. Dzięki czemu żydowska komuna mogła się umocnić w nowej formie, demokratycznie wybrana przez ogłuszony naród. I dlatego też w Wałęsie w 90 roku powiedziałem Lechu, nie idź tam. Lepiej bądź tu w związku, będziesz miał większe możliwości kontrolowania władz i będziesz miał wielką siłę, a tam możesz się tylko skompromitować. Nie podpisałem mu wtedy listy na kandydata i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, dlatego że to się sprawdziły moje słowa.
któremu powiedziałem, że tylko może się skompromitować. Bez każdego zakłady. I can bet, I can have a bet with anybody. Że dziś interes jest tam większy niż nawet w Stanach. That today the business there is even greater than this in the States. A wiecie dlaczego? And you know why? Bo interes się robi na brakach i głupocie. Because you do business on the basis of shortages and stupidity. Dla mnie to jest człowiek z marginesu. A on nie wiadomo, dlaczego tak postępował. Cały czas pan Wałęsa wspierał lewą nogę, tak jak powiedział, ale wspierał konsekwentnie i jest winny za to, że komuniści ponownie weszli do władzy w Polsce. Nazywam się Marek Ciesielczyk, jestem tutaj przejazdem, jestem radnym miasta Tarnowa. Przy okazji przyłączyłem się do tej demonstracji. Uważam, że nawet gdybyśmy zapomnieli o tym, kim był Lech Wałęsa w przeszłości, zarówno jego pozytywy, jak i negatywy sprzed 1989 roku, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, co zrobił albo czego nie zrobił po 1989 roku. Jego prezydentura była bardzo niekorzystną dla Polski, mówiąc bardzo oględnie. Dlatego też nie jest niespodzianką, nie było niespodzianką, że przegrał te wybory i nie jest niespodzianką nawet to, że część ludzi nie tylko, że nie akceptuje go, ale nawet nienawidzi. Przede wszystkim zadecydowały o tym pięć lat jego prezydentury i został potępiony przez większość społeczeństwa polskiego i dlatego dzisiaj jest tak przyjmowany w Chicago. I Wałęsa, na przykład, główny zarzut, że ubekom podtrzymał emerytury, które odebrał im Sejm, a Wałęsa zawetował. A więc ci ludzie starsi teraz głodują, część narodu, 1/3 jest poniżej ubóstwa, a natomiast Wałęsa zawetował, dał im emerytury. Poseł Alojzy Szablewski przedstawił w Sejmie propozycję, aby pozbawić przywilejów wszystkich agentów odpowiedzialnych za polski Holokaust. Projekt został przegłosowany i przyjęty. Jak się okazało, wpłynęło pismo Lecha Wałęsy do Sejmu, ażeby przeprowadzić reasumpcję głosowania na najbliższym posiedzeniu, żeby rozważyć, co się dzieje, bo jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie będzie w Polsce ani wojska, ani policji. Przegapacono w głowach niektórym, szczególnie z PSL-u, a to wiadomo, że dawniejsze SL, większość z nich, i dali się przekupić i przegłosowano na odrzucenie tego wniosku. Ja wówczas poszedłem do senatorów i mówię, panowie senatorzy, ratujcie tę ustawę, przecież to jest krzywdzące naród polski. Panie pośle, załatwimy. I proszę państwa, stało się, że Senat tę uchwałę ponownie uchwalił. Wróciło na skutek prawodawstwa, wróciło to do Sejmu i następne głosowanie wiedziałem, że już musi być 2/3 parlamentu, musi odrzucić postanowienie Senatu. Nie dał rady, dlatego że była zdecydowana większość naszych. No i ustawa była prawomocna. Zostało tylko do podpisania przez prezydenta. Czy państwo wiedzą, że pan prezydent nie podpisał tego? Pytam, kim jest Wałęsa, że tym bandytom zostawił. Zostawił uprzywilejowania. Znajdujemy się, proszę państwa, przy ulicy Archer, przed domem pod Halan. Jest bardzo duża demonstracja. Chcemy zadać parę pytań uczestnikom tej demonstracji. Mamy tutaj pana, który nam, mam nadzieję, powie parę słów. Dlaczego pan demonstruje? Dlaczego? Przede wszystkim... No, zachowanie się tamtej strony jest wyraźnie nieładne. Tak.
No nic, wracamy do rozmowy. Widzicie państwo, że atmosfera jest gorąca na przywitanie pana prezydenta, byłego prezydenta Wałęsy. Więc wracamy do pana. Może pan się przedstawi? Antoni Gottner. Więc dlaczego właśnie? Dlaczego? Protestuję przeciwko... jestem zagłuszany. Przeciwko byłemu prezydentowi Polski, który nas oszukał i zdradził. Protestuję przeciwko byłym aferom, której żadnej nie rozwiązał. I niestety on był protektorem tych afer, skoro nigdy nie zajął głosu w tej sprawie. Protestuję przeciwko protekcji jego komuny, która niestety dzisiaj jest u władzy, a przede wszystkim do jednej opcji żydowskiej. Niestety dzisiaj Polsko rządzą Żydzi. Nie można, po prostu trzeba zwrócić uwagę, że nas się napuszcza, że komuna, że tam jakieś inne partie, a trzeba atakować ludzi, którzy się znajdują za transparentem, a nie tytuł danej partii czy danej opcji. Tu w Gdańsku pan Nesterowicz, konkretnie podaje nazwisko, publicznie wypowiedział się, dlaczego właśnie Żydzi nie tworzą specjalnego klubu w parlamencie żydowskiego klubu. Przecież zostali wybrani, niech będą, tak jak mniejszość niemiecka ma swój klub, to ci Żydzi tu gdańscy oddali tego pana Nesterowicza do sądu i była rozprawa. No ale jaką zbrodnię ten człowiek popełnił? Przecież tak powinno być, że mogli być ci, ta mniejszość mieć swój klub. Nie. Oni wolą się ukryć między Polakami i wtedy im łatwiej właśnie rządzić. I to jest jakaś perfidna gra. Działanie na uczuciach, pozmieniali sobie nazwiska na polskie nazwiska, rdzennie polskie i oszukują naród, a właśnie działają na szkodę państwa polskiego. Czyli nazywa go pan jednym z największych zdrajców. No chyba tak jest. Wywindował się na plecach robotników. Jak wielu, wielu innych działaczy żydowskiego pochodzenia. Kuroń, Michnik. I teraz pokazali, co, na co ich stać, co potrafił. Wesoło się robi. Do mikrofonu, bo chciałem tym pachołkom krzyczącym odpowiedzieć. Panowie, to wy jesteście zdrajcami, wy jesteście Polkami. Żeby było jasne, teraz wam udowodnię dlaczego. Posłuchajcie, bo tylko krzyczeć potraficie i powiem dlaczego krzyczycie, spokojnie. Szanowni Państwo, oczywiście walka o wolność była dość widowiskowa i prosta. I oczywiście wspólnie ją bez tej wypowiedzi zwyciężyliśmy. Jak oni chcą rządzić państwem? Takim krzykiem? Człowieku, weź usiądź i posłuchaj, a okaże się, jakiś kretyn jest. Powtarzam ci jeszcze raz. To jest kretyństwo, bo ja rozumiem, że można się ze mną nie zgadzać. Bo powiedziałem, w wielu przypadkach nie mam racji. Można powiedzieć, że źle coś zrobiłem. Natomiast usiądźmy, porozmawiajmy, jak należy zrobić, a nie pokazujmy światu, jacy jesteśmy skrepinami. Pogonić tamtych. Tak, ale ja sądzę, że zignorujmy to. Naprawdę, bo ci ludzie nie warto, są czegoś innego. Proszę.
10 milionów Polaków zaprotestowało przeciwko Wałęsie, być może to jest nawet więcej. Tutaj Polonia, sądzę, że o wiele ma bardziej logicznie myśli, aniżeli w Polsce. Te oceny są trafniej, bardziej trafne. Część osób oczywiście nie rozumie, co się stało w ciągu 5 lat w naszym kraju. To są ludzie, jak sądzę, którzy stoją po tamtej stronie ulicy, którzy w dalszym ciągu wierzą Lechowi Wałęsie. Ja już powiedziałem, Lech Wałęsa ma szansę, powinien mieć szansę się zrehabilitować, ale na tym etapie, jak obecnie, on doprowadził do tego podziału. My stoimy po tej stronie ulicy, a nasi rodacy stoją po tamtej stronie ulicy. To Lech Wałęsa doprowadził do podziału społeczeństwa. Niestety należy nad tym ubolewać. Gdzie jest, powiedzcie mi, gdzie jest moja zdrada, wtedy porozmawiamy, no przecież to jest oczywiste. Proszę Państwa, proponuję, bo ja sam nie będę siłował się z nimi, chyba żeby wyskoczyli, damy po paski ściągniemy, damy po 4 litery, bo jest tych, którym zapłacono naprawdę 8 czy 10, jak nie robią ciom, damy je w porę, zobaczymy, będziemy uciekać. Możemy to zrobić, jak mnie zdenerwują, to zrobię im to. Matkę Boskę przypina sobie, powinien diabła chce przykleić, a nie Matkę Boskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nazywam się Waśniewski Tadeusz, pełnię obecnie funkcję prezesa Społecznego Komitetu Honorowego do spraw ekshumacji i pochówku żołnierzy wolności pomordowanych przez byłych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w lesie koło Olmont. Przy końcu zimy otrzymałem informację od osoby, która zastrzegła anonimowość, że wie, gdzie są pochowani żołnierze podziemia zamordowani przez ubowców. I prawdopodobnie w tej zbiorowej mogile znajduje się podpułkownik Rybnik, zastępca dowódca okręgu Białystok Armii Krajowej. I kiedy nadszedł tak upragniony dzień wolności, gdy na rubieżach miasta pokazały się sowieckie tańki, okazało się, że wyzwoliciele są nowymi okupantami. To państwo, które powstało, tworzone przez tych, którzy na tych tankach przyjechali, to nie była wyśniona, wymarzona Polska. To nie Polska, dla której cierpiało, walczyło i za którą umierało tylu najlepszych synów ojczyzny. Nie za taką Polskę walczył żołnierz pod Narwikiem, Monte Cassino, Tobrukiem, a nawet pod Lenino. Nie o taką Polskę walczyła na barykadach warszawska młodzież. To państwo stalinowskich sługusów i zdrajców z fałszywymi nazwiskami o przekłamanych życiorysach. Berman, to znam, to był zastępca Bieruta. No ten w tych pierwszych latach on zachował swoje nazwisko, bo właściwie to jest nazwisko może na niemieckie, ale na przykład 19 departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach stalinowskich, to na czele każdego departamentu był Żyd o polskim nazwisku. Różański, Romkowski, Fejgin, wszystko pozmieniane. Różański, no piękne nazwisko, od Róży sobie wziął, pozmieniali, wzięli polskie nazwiska, żeby, no to chyba Polak. Każdy Polak, no to chyba Polak. A najgorszy kat narodu polskiego, który wymordował. I wyobraźcie, jacy perfidni. Właśnie zmieniają nazwiska na polskie rdzenie, polskie nazwiska. Teraz nawet pan prezydent Kwaśniewski. Przecież wiadomo w Polsce, każdy Polak, że to jest pan Stolzmann. Dlatego czas najwyższy, aby tajne akta UB, zbrojnego ramienia centralnego aktywu PZPR, akta mówiące o zbrodniach dokonanych na żołnierzach podziemia, zostały ujawnione. Żądanie to wynika ze świętego obowiązku wobec pomordowanych, najszlachetniejszych synów narodu. Nie żądamy zemsty, odwetu, ale tylko osądzenia zbrodni. Dziękuję. Mówi się,
kolejnych zmianach rządu oprawcy pozostali na swoich stanowiskach. Nikt nie rozliczył urzędujących do dzisiaj sędziów i prawników, urzędników i oficerów odpowiedzialnych za polski Holokaust. Więzienie kieleckie jest małą cząstką potężnej machiny sterowanej przez Żydów w celu unicestwienia wszelkich objawów polskiego patriotyzmu. Tu, podobnie jak w innych miastach Polski, torturowano Polaków w imię równości wszystkich narodów. No jak wiemy, oddziały sowieckie zajęły Kielecczyznę. No ale na drugi dzień za tymi oddziałami frontowymi przyszły oddziały NKWD o kryptonimie Smiersa. To był kontrwywiad NKWD-owski, którym zadaniem było niszczenie żywotnych sił narodu. Ci, którzy jeszcze wtedy zachowali się z czasów okupacji, prawda, różnych działaczy, prawda, państwa podziemnego. No, zrobili to na wzór słynnej akcji AB, tak jak Niemcy w 1940 roku w Krakowie zrobili. Tak tutaj wezwali NKWD-ści na zebranie wszystkich jeszcze żyjących wtedy sędziów, adwokatów, asesorów, tam innych, żeby ustanowić władzę sądowniczą w Kielcach. Ludzie ci przyszli w dobrej wierze, że tak będzie, że to już, że nastają inne czasy, prawda, wojna się już ku końcowi chyli. Przyszli, no niestety zostali aresztowani, osadzeni w tym więzieniu. Po paru dniach wywiezieli ich wszystkich na Sybir. Tupet Żydów przekracza wszelkie normy przyzwoitości. We wrześniu 1995 roku postawiono w Warszawie pomnik poświęcony ofiarom agresji sowieckiej. Jest to symboliczny wagon, którym zsyłano Polaków w głąb Rosji Sowieckiej. Krzyże znaczą, że wówczas większość narodu stanowili katolicy. Wszystkim wiadomo, że tymi, którzy zsyłali Polaków do łagrów, byli Żydzi z Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Co zatem robi Gwiazda Dawida między krzyżami? Jeśli mówi o katach, to trzeba to napisać. Mówi generał Skalski, lotnik, który po wojnie wrócił z Anglii do tak zwanej wolnej Polski. I tutaj, niedaleko na Koszykowej, tam był Ubowski w podziemiach, klitki takie z piwnic porobili. Nie o to chodzi, co się tam działo, bo się nic nie działo. Różański Żyd, szef, kanalia, najgorszego gatunku, razem z Brystygierową, Fejginami, to wszystko opanowane było przez... To nie byli ludzie. Dla mnie, dzisiaj. Ja rok siedziałem pod karą śmierci. Ja się śmierci nie bałem. Różański mnie wezwał w czasie kary śmierci, powiedział, my już tu mamy wszystkich świadków, że ty mów lepiej, żebyś nie wisiał. Ja mówię, panie pułkowniku, bo musiałem tak go nazywać, pański scenariusz nie wypalił i pan doskonale wie. Ach ty skurwysynu, ten cały język bolszewicki. I podszedł do mnie, plunął mnie w twarz. A ja nic, nawet się nie to tylko powiedziałem, ty parchu żydowski. I to do dzisiejszego trzymam wszędzie, już nawet prasa polska mówi. Ty prędzej zdechniesz ode mnie, kanalię. A jeszcze mu po rosyjsku, bo ja ze wschodu pochodzę, ja tych miotów obrzydliwych to miałem całą falę. On tylko odskoczył, nadusił guzik. Generał Skalski cudem przeżył tortury. Jeżeli pan naczelnik czy oddziałowy sobie życzył, żeby załamać Polaka fizycznie i psychicznie, to tu sprowadzali tym schodami na dół, tu było wejście po prawej stronie, zostało teraz zamurowane. I tu jest pierwszy karcer, karcer wodny. Tu była lana woda, człowieka porozbieranego nago zupełnie wrzucali do tej wody. Człowiek zanurzony w wodzie powyżej pasa przebywał. W zależności, jak sobie pan oddziałowy czy naczelnik życzył, a 2 tygodnie, 3 tygodnie. Zamknięcie tu było jeszcze, drzwi były zamykane. Ciemno, w tej wodzie przebywał ten człowiek. Dawali tylko mu coś do zjedzenia, kromkę chleba, nic więcej. Tu jest karcer innego typu.
gdzie aresztowany był sprowadzany, skazany na karę, był przykuwany do tych łańcuchów. Robione obejmy takie tu na ręce i człowieka porozbieranego przykuwali do tych łańcuchów. On w pozycji klęczącej na tym betonie, gdzie była woda, lała się, nie tak pięknie wyglądało jak teraz wymalowane, tylko tu ściany były czarne po prostu, światła nie było, drzwi były zamykane i tu człowiek przebywał różnie. Tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie też. Tortury jak średnio wiecie? Tak, jak najbardziej. Tu są karcery innego typu, gdzie po śledztwach byli ludzie wrzucani, pokaleczeni, pobici na ten beton, no żeby sobie, jak to się mówi, odpoczywali. Człowiekiem, czyli katem, który wykonywał wyroki śmierci, jest człowiek, który w Kielcach chodzi po ulicach. Od stopnia starszego strzelca doszedł do stopnia pułkownika. Mamy emerytury około 20 milionów złotych. To jest bardzo duża. To kiedyś przyszedł taki dziennikarz z Gazety Wyborczej tutaj do mnie i mówi: proszę pana, bo od duszy, już to jest kilka lat z tym, dusza to była kanalia, ale on tylko akowców bił. I mówię, że tylko Żydzi was bili. Panie, pan z Gazety Wyborczej Żydowskiej, tylko pan trafił źle. Żydzi rozkazywali. To jest inteligentny naród. Oni nie bili. A chamy biły. Polska swołocz. To ja panu mówię. I jak pan chce, żebym ja panu zeznawał według żydowskiej nomenklatury, to wypierdalaj pan. I poszedł. I nigdy nic nie napisał. Nie napisał, bo w Polsce informacja może być tylko ideologicznie słuszna. Oto przykład, jak należy informować Polaków. Obecny szef izraelskiego rządu o żadnym targu z Damaszkiem nawet nie chce słyszeć. Nie oddamy Golanu Syryjczykom i już, mówi, dodając, że jeśli będzie zmuszony wybierać między pokojem bez wzgórz, a wzgórzami bez pokoju, to na pewno wybierze to drugie. Stolica Syrii jest w zasięgu jego dział. Z Golanu do Damaszku zaledwie 60 kilometrów. Izraelczycy bardzo chwalą się swoją potęgą militarną. Zależy im na kontraktach. Od dawna negocjujemy z nimi warunki zakupu 5000 pocisków przeciwpancernych na sumę ponad $500 miliarda. Jest to bardzo dobry pocisk. Minister zapewnia, że po rozmowach w Jerozolimie jesteśmy bliżej zawarcia tego kontraktu, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wzgórza Golan, wiadomości Waldemar Milewicz. Informacja została przekazana. Przeciętny zjadacz ziemniaków otrzymał wiadomość, której do dzisiaj nie rozumie. W kilka dni po ukazaniu się wiadomości rząd decyduje się na kupno bezużytecznych fajerwerków za sumę $500 milionów. Jeśli dojdzie do transakcji, to trzeba będzie zapłacić Żydom dodatkowe $300 milionów za urządzenia sterujące. Jest rok 1997. Lekko licząc, 30% społeczeństwa żyje w nędzy. Robienie prezentów Żydom pozostanie bez komentarza. Zwłaszcza, że na Zachodzie Żydzi rozpętali antypolską propagandę. Im więcej dostają, tym głośniej krzyczą. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal podczas licznych wizyt w Polsce jest proszony o pomoc w beznadziejnej walce z żydowskim totalitaryzmem. My się sprzeciwiamy, wie pan, takich marszów żywych, wie pan, bo jest to proszę pana, najazd uzbrojonych formacji, proszę pana, agentów Mossadu, którzy wchodzą na ten obóz, tutaj polski obóz, proszę pana, i bezczeszczą to proszę pana, największe cmentarzysko. Jest to niedopuszczalne działanie ze strony Żydów. I zwracamy się do pana również, żeby pan tam w Stanach Zjednoczonych z Polonią amerykańską bronił prawda, godności Polaków, ale ponieważ... My możemy w jednym sposób, pewnymi sposobami w Ameryce działać, tak. Ale gdzie są wasze władze miasta, że pozwalają na to?
No właśnie, ja jestem też radnym, ja jestem również radnym Rady Miejskiej z Brzeszcza, drugą kadencję, prawda, i osobą znaną na Brzeszcza, które jest takie, to jest miasteczko tutaj 6 kilometrów stąd, prawda, gdzie w jakiś sposób ludzie zaufali mi. No ja walczę z tym w miarę możliwości, prawda, z tym, co się tu dzieje, no ale, prawda, no jestem tylko jako człowiek, prawda, Polak, patriota, ale Polak, nie wszystko, Polak, prawda, mogę. Kto rządzi? Polak? Kto, Polacy, ja mówię to, mówię to oficjalnie, że Polską nie rządzą Polacy, prawda? Nie rządzą Polacy, Polską rządzą Żydzi, ale jeżeli by rządzili dobrze, to by Polacy nie mieli nic, prawda? No zostaliśmy oszukani w ostatnich wyborach, jednak zostaliśmy oszukani przez ten okrągły stół i przez ten Magdalenę. My możemy i no do pewnego stopnia, ale resztę od was zależy, kogo wybieracie. Wyborach teraz jest. Społeczny Komitet Obrony Krzyża walczy o zachowanie polskich symboli religijnych w miejscu kaźni setek tysięcy chrześcijan. Przypominam, że w Oświęcimiu mordowano przedstawicieli 26 różnych narodów, dla których bardzo często krzyż oznaczał największą świętość. 5 grudnia 1997 roku Żydzi wywieźli krzyże z Brzezinki. Polacy dowiedzieli się o tym dopiero w sobotę, z krótkiego komunikatu wydanego przez Żydów. Polska propaganda nabrała wody w usta, albo została zakneblowana przez żydowskich bossów. W każdym razie nikt oficjalnie nie stanął w obronie polskiego symbolu religijnego. Żydzi usunęli krzyże za zgodą kardynała Józefa Glempa. Tego samego Glempa, który pozwolił Żydom wyrzucić siostry karmelitanki z Oświęcimia. Nie wiem, dlaczego to przeszkadza, kiedy to już jest poza tym terenem osiadkowym. Za drutami. Jest za drutami, prawda. I krzyż, tutaj jeszcze chciałbym, panie prezesie, powiedzieć, że jak tu został zbezczeszczony nasz ten krzyż katolicki, kiedy pan Weiss przyjechał ze swoimi bojówkami, samochodem, podjechał pod tym, przeskoczył przez płot, prawda, i przez ten płot tam przeskoczył, prawda, ci pracownicy Mossadu go ochraniali, więc nie byliśmy w stanie w jakiś sposób interweniować, ponieważ mogłaby się wywiązać jakaś strzelanina, prawda? My się boimy tego, ponieważ my wiemy o tym, że ci ludzie mają broń, bo wystają im kabury. Zresztą mamy zdjęcia, również panu przyślemy zdjęcia, w którym, że ostatni marsz żywych był, to nie kto inny, nie nasza polska policja. No my mamy takie te filmy z tego. Tak, tylko byli to agenci Mossadu, którzy mieli broń, jest to żenujące, ludzie, więźniowie, że nie zostali wpuszczeni, którzy byli w mundurach, prawda, tych obozowych, nie zostali w tym dniu wpuszczeni, a o dziwo, że w bramie, stali, prawda, agenci Mossadu, kabury im wychodziły z pistoletu i ci ludzie płakali i mówili, przypominają nam te czasy, prawda, okupacji, gdzie SS stał, prawda, i w tej bramie. I to było żenujące przedstawienie, ponieważ no, to wszystko się kojarzyło z tym terroryzmem, prawda, z tym, co tu się działo, prawda, co tu się działo. Żydzi bynajmniej nie zaprzestali walki. Rozzuchwaleni brakiem przeszkód w usuwaniu krzyży, domagają się likwidacji kościoła parafialnego w Brzezince, który przeszkadza wyznawcom Mojżesza. Organizacje żydowskie chcą zburzyć kościół Brzezince, mimo że znajduje się on poza terenem byłego obozu. Na czyją pomoc mogą liczyć parafianie z Brzezinki, skoro zarówno władze kościelne, jak i świeckie stoją po stronie Żydów? I issue a special appeal to my Polish Catholic brothers and sisters. Wyrażam specjalny apel adresowany do moich przyjaciół katolików. Join us in our protest against this church. Przyłączcie się do naszego protestu przeciwko obecności Kościoła. Oni nie ranią nas, nie ranią, że nam przeszkadzają, odbierają nam po prostu to, co my najwięcej wierzymy. Jak Brzezinka w ogóle przeszło 600 numer, to było czerwonią domu. Znikło z mapy wszystko. Nas wysiedli i nas bitwy powstania mieszkali. I dzisiaj my mamy mieć prawa tu do tej wioski, do kościoła, a taki rabin przyjedzie z Ameryki, będzie rządził precz z Żydami.
Reszta nie można, no to tak. To... Z tego terenu, Tak, z tego terenu, z tego placu. Nie ma stąpi na te schody. Ale dlaczego nie? No nie, że stąpi. Ich religia im tego zabrakło. Kogo się pyta? Drzewa. Ale niech siedzi, to siedzi. Dać im spokój. Oni jak przyjechać, tak wyjadą. Problem w tym, że nie wyjadą. Wręcz przeciwnie, przyjedzie ich dużo więcej. Czują się w Polsce zupełnie dobrze. Ilu ministrów, posłów i senatorów jest dziś na usługach Żydów? Czy jest możliwe, żeby Polską rządzili Polacy? Jak już wcześniej mówiliśmy, Żydzi z NKWD i UB wymordowali większość patriotycznej inteligencji. Nowe pokolenie wyrosło na żydowskiej propagandzie, a zatem można nim manipulować w dowolny sposób. Kto stanie w obronie tych ludzi, którzy mają przecież prawo do posiadania własnego kościoła? Dzisiaj to jest niepozwolone, bo teraz nam coś my zbudowali. Świętość tego największego istniejącego żydowskiego cmentarza. Żydzi, chcąc zagarnąć Oświęcim i Brzezinkę, udają, że zależy im na właściwej opiece nad cmentarzem. Kolejne kłamstwo, które można łatwo udowodnić. Wybrałem się na rekonesans po żydowskich cmentarzach, bo dawno przestałem wierzyć w oficjalną propagandę. Przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. Oto niektóre przykłady. W tym miejscu zupełnie niedawno był żydowski cmentarz, po którym dziś nie ma nawet śladu. Taki jak list księdza polskiego z Kurytyby, wstrząsający z Brazylii, i on pisze: znaleziono tam scenę wstrząsającą w Chełmie, gdzie Rosjanie byli tylko 2 tygodnie, ale niestety zbolszewizowani Żydzi dokonali zbrodni, tak jak w Zamościu. Na pokładzie sali szkolnej leżało 12 ciał oficerów polskich przybitych do podłogi długimi gwoździami poprzez oczy i głowę. No i niestety jest odpowiedzialność żydowska. Polsko powinien rządzić prawdziwy Polak, a nie jaki tam żydowskiego pochodzenia burskiego czy jakiego innego. Na razie nie rządzi. Nie mogą się dobić Polacy do rządzenia Polski. Pani myśli, dlaczego? Aha, i dlaczego? Bo... Za słabym narodem jesteśmy, czy...? Nie, za słabym narodem. Dlatego, że większość bardziej bogate są Żydzi. I za to Żydzi rządzą. Nasz naród, nasza młodzież jest wspaniała i dziś, mimo że może nie mieć ukończonej szkoły, są te media, docierają jednak do ludzi. Ta wiedza i ta świadomość i te wiadomości, że my doskonale wiemy, co jest czarne, a co białe. I nie pomoże ani prezydent Kwaśniewski, ani Kler, który w jakiś sposób też manipuluje tymi sprawami. Że jest lobby żydowskie na całym świecie dzisiaj, szczególnie tu w Stanach Zjednoczonych, to my doskonale wiemy. Ale miejmy nadzieję i mamy nadzieję, że to długo nie potrwa nawet tutaj. Mamy pytanie. Czy my Polacy powinniśmy przepraszać Żydów za jedwabne? Nigdy w życiu. My pamiętamy Polskę sanacyjną, przedwojenną i wiemy, co robili Żydzi z nami. O tych, którzy zaatakowali podręczniki Szcześniaka, patriotyczne podręczniki Szcześniaka, za to, że napisał o Judeopolonii, o myśle Judeopolonii, że to kłamstwo, wymysł, bo nie było żadnej koncepcji. Co to miało być Judeopolonia? Plan wykrojenia z ziem polskich protektoratu zdominowanego przez Żydów pod Niemcami, w którym Polacy byliby obywatelami drugiej kategorii. Tylko że ja na udowodnienie, że taki plan istniał, powołam się nie tylko na polskich autorów jak profesora Iwo Pogonowskiego i tam mapę z niego zaznaczyłem, ale świadomie przytoczyłem, jak nieuki z wyborczej nie wiedzą, przytoczyłem świadectwa żydowskie. Jest rząd, jest żydowski, przede wszystkim nie polski, i oni teraz mają okazję, chytają się z słabej strony. Nie, sprawa, przecież znaleźli łuski niemieckie, wszystko. Jak oni mówią, że 2,5 tysiąca zginęło. Ja jestem z tamtych stron, tam jest kawałek drogi, ale mniej więcej ludzie opowiadają, że tam do 200 Żydów, no jak zgonili do stodoły, no to tam przecież inaczej nie mogło się stać. Polacy tam nie są winni. To były opinie Polonii amerykańskiej. 100% przepytanych Polaków wiedziało, że Jedwabne to żydowska intryga.
Obecnie udamy się do Polski, aby zobaczyć, jak okupacyjny rząd żydowski przygotował przedstawienie upokarzające Polaków. Zaczniemy od 9 lipca, kiedy to antypolskie brygady specjalne przygotowywały teren spektaklu. Do Jedwabnego przybyło ponad 30 samochodów telewizji żydowskiej, aby podkreślić rangę widowiska. Ustawiono specjalne platformy i dźwigi, jak do produkcji najdroższych teledysków. Antypolskie brygady pacyfikowały miasto. Wszędzie zamontowano głośniki, z których było słychać muzykę Chopina. Nagranie rozmowy z mieszkańcami Jedwabnego było całkowicie niemożliwe ze względu na psychozę strachu wprowadzoną przez Żydów. Ludzie nie chcieli nic mówić. Wszyscy czekali na jutrzejsze przedstawienie. 10 lipca 2001. Miasto spacyfikowane. Otoczone antypolskimi brygadami. Wstęp na teren przedstawienia tylko za okazaniem specjalnej przepustki. Żydowska telewizja od rana pokazuje materiały nagrane w Jedwabnem z wybranymi ludźmi. A no ten sam widziałby na ulicy. Po co to wszystko? Tyle wszystkiego do Jezu, tyle narodu, tyle pieniędzy. Na pierwszą część uroczystości pogrzebowej na rynku, a następnie na drugą część tutaj właśnie na cmentarzu. Na jedwabińskich sklepach i na murze kościoła. Dla mnie ten? Znają, to się znają, proszę pana. I właśnie idzie, bo nie mówię tego. Ta mieszkanka Jedwabnego nie boi się prawdy, bo prawda zawsze zwycięży. My też wiemy, że większość uratowanych Żydów wstąpiła do Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Wiemy również, że Żydzi są bezpośrednio odpowiedzialni za wymordowanie polskiej inteligencji i przejęcie kontroli nad Polską. Okupacyjny rząd żydowski bezkarnie kontroluje kraj nad Wisłą i we współpracy z Niemcami tworzy Judeo-Polonię. Przedstawienie w Jedwabnem miało udowodnić, że Polacy są już na kolanach. Żydowska telewizja w języku polskim tak otumaniła naród, że ludzie chcą przepraszać, nie wiedząc za co. Uważam, że właśnie powinniśmy przeprosić, chociaż ja za bardzo nie wiem dokładnie, jak to było. No ale uważam, że jednak mieliśmy w tym swój taki czyn. No i uważam, że powinniśmy przeprosić. Wiecie pani, że nie wie i z tego co wiemy, jeszcze sprawa nie została do końca wyjaśniona. Czy można przepraszać za coś, co nie zostało wyjaśnione? No do końca jednak nie. Nie wiem, dlaczego popiera. Oj, teraz to mnie pan zakręcił, naprawdę. Nie wiem, naprawdę. Ale jednak ja bym przeprosiła, jednak trochę, chociaż w części. Nie wiem za co, ale bym przeprosiła. Żydowska telewizja zahipnotyzowała Polaków. Im częściej oglądacie, tym bardziej głupiejecie. You can believe in me. Uważam, że właśnie powinniśmy przeprosić, chociaż ja za bardzo nie wiem dokładnie, jak to było. Ten ma władzę, kto potrafi przedstawić swój punkt widzenia. Obecnie w Polsce okupowanej przez Żydów prawda jest zakazana. Chodźcie, chodźcie panowie. Idziemy? Idziemy. No zaraz. Bo my jesteśmy panowie, zatrzymani. Zostańcie. Bo my jesteśmy zatrzymani. Za co? A pan z jakiego radia jest? My jesteśmy z Polonii telewizji Chicago. No myślałem, że z Tel Awiwu. My jesteśmy, proszę pana, z Polonii. Tak. Myślałem, że pan jest z Tel Awiwu. Co panowie uważają na temat dzisiejszej uroczystości? No, że nie jesteśmy u siebie w Polsce. Dlaczego pan tak sądzi? Dlatego, że proszę pana, nie wolno nam zachowywać się po polsku tutaj. Jesteśmy u siebie, czy nie, jak pan sądzi? Co to znaczy zachowywać się po polsku? No, jest wolność słowa? Jest wolność prasy? Czy nie ma tej wolności? Pan jako dziennikarz powinien wiedzieć, nie? A dlaczego nam nie wolno transparentów było rozwiesić? Co pana zabronił? No, ochrona cała policja. Tutaj chodzi. Policja. To ma pan zobaczy, nasza pan weźmie kamerę tych wszystkich. Pani. Tu, proszę bardzo, tych wszystkich ma pan tu na kamerę, pan weźmie. To grupa nas jest 25 osób, a ich chodzi 80 za nami. I pilnują. Myśmy im podziękowali, że pilnują nas. No. Polski, naród. Czy monację, prawda? Czy prezydenta, czy cokolwiek jeszcze. Dobra chronione przez kodeks karny. No ale ja nikogo nie obrażam, człowieku, od początku. No, dlaczego?
Proszę, skąd panowie przyjechaliście? Z Warszawy. Tak, w jakim celu? W takim celu, jak wszyscy tutaj zebrani. To znaczy? Pomodlić się. Zaraz, no jesteśmy aresztowani. Przepraszam, jak pan myśli, dlaczego tak wiele szumu jest w związku? Okupacyjna władza żydowska w Polsce aresztowała Polaków za posiadanie biało-czerwonej flagi. Teraz spokojnie można rozpocząć przedstawienie. Wszyscy są za. Sprzeciwów nie ma. Tylko zwierzęta intuicyjnie przeczuwają horror. Proszę pana, zamieszanie jest, bo ktoś poczynił kłamstwo, okrutne kłamstwo, tak jak w przypadku pana Grossa, i dzisiaj się broni to kłamstwo, tylko niecne siły u nas w Polsce tego kłamstwa również bronią. I w zasadzie Polacy nie mogą się wypowiedzieć. To kłamstwo jest kolportowane na cały świat. Obłudne kłamstwo, bo w zasadzie na dobrą sprawę to Żydzi powinni nas przeprosić za morderstwa dokonane na Polakach przez zniewolenie, przez donosicielstwo Żydów do NKWD, proszę pana, do pracy Żydów w WB naszym. Dlaczego nie możemy ściągnąć brata pana Michnika, redaktora Gazety Wyborczej ze Szwecji, który był przecież w sumie katem Polaków, no, pracownikiem UB. Morela z Izraela też nie możemy ściągnąć, prawda? I tutaj tej prawdy nikt nie chce dopuścić, żeby ona poszła publicznie. Czy telewizja pokaże? Oczywiście nie pokaże, bo przecież nasza telewizja jest w rękach nie naszych, no. I teraz, proszę pana, czy my musimy się z tym godzić, my Polacy? Niestety nie. I to samo i Polonia. Polonia jest kochana Polonia, bo ona popiera, powiedzmy, to, że trzeba to kłamstwa wszystkie wyjaśniać, no ale nasz rząd do tego nie dopuszcza. Kogo mamy w rządzie? No przepraszam bardzo, no. Mamy wielu Żydów, mamy w rządzie, no, którzy mienią się Polakami, ale tak na dobrą sprawę interesu naszego nie pilnują, tylko pilnują interes międzynarodowych sionistów. No taka jest prawda. Ja jeszcze nie będę wypowiadał więcej. Obecny okupacyjny rząd Judeo-Polonii chce udowodnić swoim żydowskim braciom, że Polska jest przygotowana do osiedlenia Żydów z całego świata i nic im nie grozi ze strony spacyfikowanych polskich antysemitów. Dowodem na to miał być zapewniony spokój podczas imprezy upokarzającej Polaków w Jedwabnem, gdzie Żyd Stolzman w imieniu Polaków przepraszał Żydów za rzekome zbrodnie. Farsa jakich mało. Mamy dowody na to, że Żydzi powinni przepraszać Polaków, a nie odwrotnie. W Jedwabnem stało się coś, czego nikt nie odwróci. Doszło do bezpośredniej konfrontacji między Żydami i Polakami. Żydzi aresztowali Polaków za posiadanie biało-czerwonej flagi. Tym samym zamknęli drogę powrotu do dialogu. I can't sleep, so I sing myself to sleep. You know, self-hypnosis. Let me show you how it works. Trust in me.
I can't be bothered with that. I have no time for that sort of nonsense. Kwaśniewski, prezydent, powiedziałbym, Żydów polskich, a nie Polaków, wyraził skruchę i żal za zbrodnie popełnione rzekomo przez Polaków w Jedwabnym. Prawda jest zupełnie inna. Stowarzyszenie Ofiar Wojny ustala nie tylko szkodę i sprawców II wojny światowej, ale i ofiarę. Zajęliśmy się między innymi sprawą Jedwabnego. I prawda jest taka, że Niemcy dokonali zbrodni na Żydach w ten sposób, że ich rozstrzelano, gdyż na miejscu tej zbrodni znaleziono jeszcze dziś ponad 100 łusek karabinowych z Mausera. Znaleziono oczywiście i inne narzędzia stosowane przez oprawców germańskich i następnie tą stodołę podpalono. Mieszkańców Jedwabnego jedynie tak jak w każdym przypadku masowej egzekucji sprowadzono jako tych, których należało przerazić, przestraszyć, że za każde przewinienie będą karani śmiercią. I to śmiercią przez rozstrzelanie i spalenie. Do tej małej stodołki mogło się zmieścić zaledwie kilkudziesięciu Żydów, czy kilkudziesięciu ofiar. Mówi się o ofiarach żydowskich. Ale kto to ustalił i na podstawie czego? Żaden Żyd nie zostawił za sobą gwiazdy. Jak można ustalić po kościach narodowość? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Kto dokonywał zbrodni w 1939 roku 17 września po wkroczeniu tak zwanej Czerwonej Armii? Dlaczego Kwaśniewski nie przeprosił Polaków za wywożenie ich przez Żydów na Syberię? Dlaczego Kwaśniewski nie przeprosił Polaków za zlikwidowanie co najmniej 13 milionów obywateli polskich na Kresach Wschodnich? I dlaczego z powodu tego, co zrobili Żydzi, nie ubolewał, przepraszając w imieniu narodu polskiego? Mówił Mieczysław Janosz, prezes Stowarzyszenia Ofiar Wojny, człowiek, który przepędził Żydów ze żwirowiska i ochronił krzyż papieski, który miał być usunięty za zgodą episkopatu. Jak widać, nie wszyscy klęczą przed Żydami. Do Stowarzyszenia Ofiar Wojny jeszcze powrócimy. Obecnie udamy się do Jedwabnego. Będziemy płacić całe życie za to, na pewno, z podatków. I co miał pan do gadania? Gdyby pan przyszli z karabinem, powiedzieli, wynoś się, idź tam, kogoś wyganiaj, czy co, to co by pan zrobił? Nic by pan nie zrobił, bo to była wojna. Czego się czepiać teraz i mieszać jej na cały świat takie pośmiechowisko robi, że ludzie przeżywają. Jak Żydzi do Rosji wywodzili, czerwona opaska, wasze ulice, a nasze kamienice. Tak mówili. Tak mówili. Z mojej wioski, żeby nie ruski nas uratował, to ja z bratem i z pięciurką dzieciami, takimi dzieciami też bym była wywieziona. I mamusia moja, stary człowiek, złodzieja, łachudry. Żydzi rządzą, to jak Żydzi tu rządzą, to tak jak ten powiedział właśnie, Żyd ze świata, co te dwie godziny mówił, że Żydzi, nas Polski nie będzie, tylko Żydzi będą. And do you remember the old priest Szumowski? Yeah. He was murdered by Soviet troop in 1940. And maybe he... 1940. 40, yes. Może stańmy na sekundę tutaj. O. Ja będę słuchał.
Ale nad którym? O, proszę. White, może stajmy. This is white painted. And inside is the table of memory of this old priest. You have talked in interview for Rzeczpospolita so beautiful about the talks of old rabbi of Jedwabne and with the priest. Is this the same Polish group in the relationship with the Chicago group? Or is it on the pen? We don't have a relationship with the Polish American Congress? No. That was terminated a couple years ago. I don't blame you. I'm from Illinois. I don't blame you. She's from Chicago. Dzień dobry. Kłaniam. Dzień dobry. Cimoszewicz. Dziwiec Cimoszewicz, former prime minister. Nazar Mieciński. Auschwitz prisoner. Premier minister. The first Polish prime minister who visited Israel. Yeah. Yes. 4 years ago. Oh, I was in Israel as first Polish prime minister. Minister zawsze na nas uroczysty. Wiem, ale muszę. Pan minister, you graciously pledged to me. Panie premierze, był pan łaskaw obiecać mi, that you would personally handle the painful problem of the dozen or so crosses erected in Birkenau. Że osobiście zajmie się pan bolesnym problemem kilkunastu krzyży wzniesionych w Birkenau. To jest moja parafia, tu się urodziłam. Jak można zobaczyć, tuś... jak nie wpuszczali. Właśnie nie wpuszczali. Byliśmy, to nie wolno, dzisiaj, tylko dzisiaj. Tak, tylko nie wolno. Dzisiaj. To co to znaczy, nie wolno? Kto zabrania? Policja! Tak, było trudno tu się dostać, aż trzeba było wokoło nim, no właśnie. Także 2 kilometry tam gdzieś stoi samochód i dopiero dojść. No, także dużo tutaj jest, patrzę. Ile gości, ile wszystkiego i naprawdę. My chcemy uczestniczyć w tej uroczystości, a nie przeszkadza. Przeszkadza pan. Przeszkadza pan cały czas. Prosimy, trochę ciszej. Może pan podejść kawałek dalej. Może pan przejść troszkę dalej. Nie. Panu nie podoba. Trzeba było przygotowano być na tą uroczystość. Jak tam to wszystko wyszło, to jest trudno do powiedzenia, bo oni tak jak ja pamiętam, proszę pana, to nawet i naszych, jak ojciec opowiadał, przyjeżdżał jakiś tam, zakładaj tą konie, jak wywiózł, tak już nie wrócił Polak, nie wrócił. To zrobią Żydzi interes na tym, bo przecież oni na Holokauście robią interes. Oni chcą pieniądze jakieś, które im się nie należą, morderstwa niepopełnione. Oni przez wieki mieszkali z nami. Było dobrze. Tylko, że nie myśmy ich zdradzali, tylko oni nas zdradzali. A z drugiej strony, jeżeli morderstwo popełnione zostało przez Niemców, to dlaczego to się wmawia w Polakom? Dlaczego Żyd jest tak perfidny i tak kłamliwy? I przeciw temu, powiedzmy, protestujemy w jakiś sposób. No mówimy o tym. Przeciw temu protestujemy. Nie chcemy takiej rzeczy. Przepraszam bardzo. No nie ma nic bardziej obłudnego niż to, co się dzieje w tej chwili. I tutaj pokój tym ludziom, którzy tu mieszkają. Naprawdę, bo oni zostali zamordowani w haniebny sposób. I ja im jako katolik współczuję i życzę, żeby Bóg im odpuścił ich grzechy i żeby na tamtym świecie było dobrze. Jak człowiek człowiekowi, prawda? Ale co jest draństwem, to trzeba nazwać po imieniu. No.
I to jest prawda cała. I prawdy dojść. Nie jest, nie Polacy mordowali. Nie mordowali Polacy. Mordowali Niemcy. A że Polak musiał iść pod karabinem, tak jak w telewizji pokazali któregoś dnia starszego człowieka. Złapali człowieka już mordercę, bo prowadził Żydów gdzieś, powiedzmy, poganiał Żydów. Poganiał, ale jak on potem starszy człowiek, 70-paroletni, płacze i mówi, dobrze, ja miałem 15 lat, jak mnie powiedzieli, że mnie zabiją rodzinę, to co ja miałem zrobić? A jaki ja miałem rozum jako 15-latek? Musiał iść. No musiał iść. Proszę? To, co Gross napisał w książce Sąsiedzi. Próbana, żeby zrobić ferment. Żeby ferment zrobić w całym świecie. Napisał kłamstwo i Gross powinien odpowiadać przed sądem. Jeśli nie polskim, co najmniej, to powinien przed międzynarodowym sądem odpowiadać za te kalumnie i oszczerstwa. I on nie powinien się pokazywać na ziemi polskiej więcej. Jadł tutaj nasz chleb i jak świnia się zachował w stosunku do narodu polskiego, mówiąc nieprawdę, kłamiąc. A cel jest pana, po raz trzeci zabrać z narodu polskiego pieniądze. Żydzi otrzymali, według dokumentów w Ministerstwie Skarbu, Żydzi otrzymali wszystkie pieniądze odszkodowanie przez reżim komunistyczny. My jako Polacy w reżimie komunistycznym o tym nie wiedzieliśmy, a wszystkie kraje otrzymały odszkodowania za wywłaszczenie tutaj naszych ziem, które były i majątków, które zostały przejęte przez Polaków od Niemców, Ruskich i Żydów. I wszystkie kraje otrzymały odszkodowania, o czym obecny nasz rząd w dalszym ciągu milczy. To jest zbrodnia przeciwko naszemu narodowi. Co pan sądzi o dzisiejszej wypowiedzi naszego prezydenta? Proszę, kłamie, no. Nie, nie można powiedzieć kłamie, tylko nie ma prawa przepraszać w imieniu narodu polskiego. Niech przeprasza w imieniu swoim, jako członek PZPR-u, Komitetu Centralnego i jako Żyd, ale nigdy jako Polak. I oto mamy do niego pretensje, jako do tak zwanego prezydenta. Jego nazwisko jest Stolzmann, a nie Kwaśniewski. I syn zbrodniarza, żebyście państwo wiedzieli. Przeprosić naród polski, bo Żydokomuna wysłała na Sybir ludzi. Ile ludzi tam zginęło? Polaków. A to samo zrobili. To się ani słowa o tym nie powiedziało. Taka jest prawda i prawdy nie ma. Gross to jest drań, Judasz, nie wiadomo jeszcze tak, jak. Zgadza się. Historia opiera się na faktach, to trzeba je znać. Ja tu podaję Juliana Unschlichta. Proszę zobaczyć, wierzyli w Polskę, to są niesamowite cytaty. I polski patriota i ksiądz, kapelan emigracji polskiej w Paryżu, a brat strasznej postaci bolszewika Józefa Unschlichta, który szedł, tworzył rząd z Konem Marchlewskim i Dzierżyńskim w 20 roku. Ksiądz Unschlicht wspominał w Paryżu w kazaniu: dziękuję Matce Boskiej Królowej Korony Polskiej za uratowanie Warszawy i Polski z rąk hord azjatyckich, a na ich czele szedł jego brat. I on pisał w 1910 roku w książce Unschlicht: utrwalić najazd moskiewski, co prawda zdemokratyzowany w Polsce, oto obiektywny cel nacjonalizmu żydowskiego u nas. Przykryć to wszystko frazesem socjalistycznym, oto sposób otumanienia umysłów robotników polskich, aby przy ich pomocy dobić trupa znienawidzonej Polski i na nim organizację żydowską narodową wybudować. Proszę państwa, jeśli u nas szkaluje się nawet Piłsudskiego, u nas, teraz szkaluje się niekiedy jako rzekomego antysemitę Piłsudskiego, po którego śmierci sioniści uchwalili zasadzenie lasu na jego cześć. Te wszystkie działania zmierzają do zawłaszczenia i historii, i terenów, i wszystkiego. Zawłaszczenia pod nową, tworzoną, budującą się jakąś religię właśnie Holokaustu, gdzie w tej przyszłej świątyni Holokaustu nikt nie ma prawa mówić innej prawdy niż tą, którą oni, święci Holokaustu, głoszą. Dziękuję. Prezydent przepraszał w Jedwabnem. Natomiast kiedy doczekamy się przeproszenia Polaków przez prezydenta i Żydów za mordowanie Polaków w KL Warszawa, za wymordowanie Polaków po wojnie przez rzeźmiesków żydowskich, którzy wymordowali po wojnie około 300 tysięcy polskich patriotów, najświetlejszych Polaków.
kiedy przeproszą za to, że wówczas przez ciężkie więzienia nadzorowane przez Żydów przeszło ponad 2 miliony Polaków. Czekamy na przeproszenie. Tak Niemców, jak i Żydów. Udział Żydów w antypolskiej dywersji zbrojnej. No na przykład to zasługiwałoby na osobną książkę. Samogrodno. Rebelia antypolska, zbrojna, wywołana przez skomunizowanych Żydów w Grodnie, gdzie połowa mieszkańców była żydowska, stłumiona przez Polaków, ale potem krwawe represje, mordowanie obrońców polskich, żołnierzy, nauczycieli, gimnazjalistów, studentów, donosy różnych skomunizowanych Żydów, co są opisane. To było coś takiego jak Bydgoszcz. Jak ta rebelia niemiecka w Bydgoszczy, tyle że ta jest powszechnie znana, a to 45 lat było przemilczane. Potem fetowanie sowieckich najeźdźców, mordowanie Polaków, zabójcze donosy, poniżanie Polaków jako narodu podbitego, panoszyli się w administracji. To cytuję za słowami biskupa Wincentego Urbana, który napisał archidiecezji lwowskiej. Proszę się przedstawić. Kazimierz Świtoń, Ruch Ratowania Narodu Polskiego, założyciel Wolnych Związków Zawodowych w 1978 roku. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się pańska organizacja? Zajmuje się ratowaniem narodu polskiego. To zupełnie jasno mówi sama nazwa. Jest to skrót programu, który mówi, że naród polski jest ogromnie zagrożony. Jak wiemy wszyscy, którzy myślą po polsku, że jest to zagrożenie ze strony Żydów, komunomasonów. Mógłby pan rozwinąć temat? Co ja mam rozwijać, kiedy to wiadomo dla wszystkich, kto to jest, ci, którzy rządzą Polską w tej chwili. W tej chwili rządzą Polską Żydom, komunomasoni. I tutaj nie ma co rozwijać. Tu każdy Polak, który myśli po polsku i ma jakikolwiek obraz zagrożenia, to widzi. Wejście do NATO i do Unii. Jest to dla nas zagrożeniem, ogromnym zagrożeniem. I musimy się przed tym uchronić. My chcemy się przed rabinami bronić, których są krzyży, wchodzą do nas. Skończyli krzyż w Ameryce. Ustawę wydali, nie ma krzyży. Teraz przychodzą do nas przez Unię Europejską i chcą krzyże nam zabierać. Znamy tę sprawę. I oni tak wyjdą na tym, jak wyszli oni we Francji, w Hiszpanii, w Anglii i w Niemczech, co wypędzili. Tak będą postępowali z nami, kto ich spotka. Zrobili rewolucję we Francji, wykończyli Francję. Idą do nas, chcą wykończyć. Im się tak to naleje w uszy, że nas na zawsze przestaną atakować krzyża i Chrystusa. Jaką widzi pan receptę? Słucham? Jakby pan, w jaki sposób mógłby pan zaradzić nie temu? Nie możemy iść do Unii Europejskiej w żadnym wypadku, bo to jest głada, to jest koniec Polski, z granicami Polski. To zaplanowali w Ameryce, na Zachodzie, Zachód położony jest, na Zachodzie nie ma kościołów, ludzie nie chodzą, zrobili bezpaństwowość, idą do nas. Nie uda im się, kto z Bogiem rozpoczyna, ten nie wygrywa. Dziękuję. I trzeba głosić prawdę, bo prawda nas wyzwoli i zawsze obroni się sama. Dwa słowa można? No więc ja chciałem powiedzieć, że jestem też z Ruchu Ratowania Narodu Polskiego, pana Świtonia. Nasz ruch opiera się na działaniach stricte prawnych i na poszanowaniu prawa i na chęci zbudowania państwa prawa i sprawiedliwości, czyli na prawdzie i na prawie. Oraz chciałem dodać to, że w tej chwili największym zagrożeniem dla Polski jest powstanie powiatów, dlatego że regiony są elementem drugim. Dopiero po powiatach będą w stanie nam rozwalić Polskę. Zbudują powiaty, wprowadzą 30 tysięcy swoich agentów na szczeble najniższe, żeby absolutnie związać jakiekolwiek działania samorządowe, żeby zniszczyć samorządność i dopiero później rozwiną regiony, żeby w ciągu, załóżmy, jednej nocy rozwalić nam regiony na stronę niemiecką. I to jest główny cel właśnie ten żydomasońskiej w tej chwili struktury władzy. Chcę zaznaczyć, że wszystkie wybory od 1939 roku co najmniej w Polsce są bezprawne i przy ewidentnym złamaniu procedur prawnych przez wszystkie czynniki polskie, łącznie z prezydentem Kwaśniewskim, jak również wszystkie struktury, takie jak Parlament, Sąd Najwyższy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Są to struktury, które powinny być karane sądownie i skazywane. Dziękuję. Chciałbym coś powiedzieć, proszę państwa. Tutaj mam, to jest taka gazeta niemiecka w wydaniu dwujęzycznym polsko-niemieckim. Proszę bardzo, Niemcy w gminie Bierawa chcą wprowadzić dwujęzyczne nazwy miejscowości. Ulica Strzelecka, Sterlitz, Sterlice Strasse. To, co nam tu grozi, nie? Dlatego Niemcy są tak twardo, bo ja jestem z opolskiego, tak twardo
za tymi landami, za tymi regionami, nie? To jest dopiero początek, nie? To, co przed chwilą ten pan tutaj mówił, nie? Tutaj wyraźnie widać, nie? Mógłby pan to... To jest ta próba właśnie takich sił, że wpierw bada się twardość czy ustępliwość naszych władz. To jest podobne jak to z tym krzyżem, że wpierw usunięto krzyże z obozu Birkenau, tak? Niby z gwiazdami Dawida, tak? Później wykazała się słabość naszych władz. Był moment taki, że Kościół też, episkopat, jakoś tak nie zajmował takiego twardego stanowiska. Jest dla mnie to wielki zaszczyt, aby wziąć udział w tym spotkaniu. Ja przyszedłem tu cały Holokaust tutaj, na to gminę. Od Polsce 30 do 30 maja 1945 roku. Jestem małym rabinem, małym. Są ode mnie bardzo większe gminy, uczeni, rabinisty, wobec różnych. Jestem mały. Ale może dlatego, że przeszłem ten Holokaust, mogę tutaj być i wziąć udział w tym spotkaniu. Ja byłem w Auschwitzie. Auschwitz to jest brama do nieba. I przez tą bramą przeszli bardzo dużo ludzi. Tam jest polowany ten cały Auschwitz z krwią ludzką. To jest święte miejsce. Ja z tej okazji muszę dziękować władzom miejską i władzą państwową, że udało im się wyjąć te krzyże z Auschwitzu poza obozem. Mam prośbę do pana papieża, że ten ostatni krzyż również tego obozu, i to jest dla nas, jak ja przychodzę do Auschwitzu, to jest stop, halt, aby muszę zrobić sobie rachunek sumienia, aby wiedzieć, co tutaj było. I również słyszę tego wszystkiego, słyszę tą ostatnią modlitwę przed śmiercią. Szma Izrael, to krąży jeszcze w powietrzu. Szma Izrael, to jest ostatnia modlitwa przed śmiercią. Słyszę tą ostatnią... którą my odmawiamy codziennie w komplecie. Tak, tak. Szma Izrael. Jako ostatnią modlitwę dnia. Słyszę ostatnią płacz tych dzieci. Widzę to wszystkiego. Proszę, żeby pan papież dał wezwanie do swoich ludzi, żeby również i tego krzyża, żeby go wyprowadził z obozu. Pan mu broni. Proszę wezwać dalej. Naczelny rabin Polski łamie protokół dyplomatyczny, aby bezczelnie żądać usunięcia krzyża. Niech pan papież powie swoim ludziom, żeby ten ostatni krzyż też usunęli. 3 razy się udało. Najpierw wyrzucono zakonnicę z Oświęcimia, potem usunięto krzyże z Brzezinki, a następnie krzyże ze Żwirowiska. I wreszcie pozostał ten ostatni, najważniejszy. Żadne instytucje międzynarodowe, żadne komitety powołane przez nie wiadomo przez kogo nie mają prawa decydowania o tym, czy mają tu być krzyże, czy nie mają być, czy tu mają być Polacy, czy nie mają być Polacy, czy ma być to teren eksterytorialny, jak się to niektórzy upominają na ostatnim spotkaniu mniejszości żydowskiej w Bielsku Białej. Jeżeli chodzi o symbole religijne, w tym i krzyż postawiony na Żwirowisku, to żaden z biskupów, w tym i biskup Rakoczy, nie mają prawa tu nawet wstępu, albowiem jest to terytorium, które należy do wiernych, należy do wszystkich tych, którzy tutaj umarli, i dlatego symbole religijne mogą być przenoszone tylko za zgodą wiernych. Takiej zgody nie ma i o przeniesieniu krzyża mowy być nie może.
Sytuacja prawna w tej chwili jest trudna, albowiem rząd absolutnie pozostający pod wpływem mniejszości żydowskiej usiłuje tutaj dokonać pewnego harakiri na obywatelach lub na Polakach mieszkających w Polsce. Nie ma możliwości zajmowania obiektów własności polskiej przez mniejszości, zwłaszcza po takich najazdach, gdzie pilnuje tych tę mniejszość co najmniej 2000 uzbrojonych po zęby mosadowców. Tego rodzaju historie świadczą tylko o tym, że Polska nie jest Polską, Polska nie jest suwerenna, jej parlament i jej władze są pod sugestią, pod możnym panowaniem mniejszości żydowskiej. Mówił Mieczysław Janosz, prezes Stowarzyszenia Ofiar Wojny, człowiek, który obronił papieski krzyż na żwirowisku, mimo decyzji o usunięciu wydanej przez niektórych biskupów. Według mnie biskup, który usuwa krzyże, nie jest biskupem, jest rabinem i powinien zamienić fioletową piuskę na czarną jarmułkę. Ale to nie moja sprawa. W Polsce Judaszy nie brakuje. Efektem tego jest żydowska gwiazda powiewająca nad Polską. Ten materiał został wyemitowany w żydowskiej telewizji z napisem TVP w języku polskim. W ten sposób mieszkańcy Judeo-Polonii nad Wisłą są przygotowywani do nowego porządku. W czasie, gdy żydowska flaga powiewała nad Polską, polski Kneset wydaje rozkaz aresztowania Polaków za posiadanie biało-czerwonej flagi. Proszę, pod jakim zarzutem zresztą mieć tych mężczyzn? Żeby grupa, która... Przepraszam. Grupa, która organizuje, no to nie przyjechali po to, żeby przeszkadzać. Żeby nie można było nic zrobić, żeby cały czas... Będzie przeszkadzał? Niewalanie narodu. Jaką my mamy demokrację? Gdzie? Dlaczego to są zarzutowane? Przepraszam. Żeby Gross odpowiadał przed sądem za kłamstwa. Gross powinien odpowiadać przed sądem za kłamstwa. Powinien Gross odpowiadać przed całym światem za kłamstwa. Bo tej jaka zbrodni... była dokładnie treść na tym transparencie? Zapyta się policji. Policja nie jest, bo ktoś poczynił kłamstwo, okrutne kłamstwo, tak jak w przypadku pana Grossa. I dzisiaj się broni to kłamstwo, tylko niecne siły u nas w Polsce tego kłamstwa również bronią. I w zasadzie Polacy nie mogą się wypowiedzieć. To kłamstwo jest kolportowane na cały świat. Obłudne kłamstwo, bo w zasadzie na dobrą sprawę to Żydzi powinni nas przeprosić za morderstwa dokonane na Polakach przez zniewolenie, przez donosicielstwo Żydów do NKWD, proszę pana, do pracy Żydów w WB naszym. Dlaczego nie możemy ściągnąć brata pana Michnika, redaktora Gazety Wyborczej ze Szwecji, który był przecież w sumie katem Polaków, no, pracownikiem UB. Morela z Izraela też nie możemy ściągnąć, prawda? I tutaj tej prawdy nikt nie chce dopuścić, żeby ona poszła publicznie. Czy telewizja pokaże? Oczywiście nie pokaże, bo przecież nasza telewizja jest w rękach nie naszych, no. Wiemy z całą pewnością, że wśród prześladowców i oprawców byli Polacy. Nie możemy mieć wątpliwości. Tu, w Jedwabnem, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zginęli z rąk innych obywateli Rzeczypospolitej. Panie prezydencie,
Dziękuję za te słowa. Wychodzą z serca i wejdą do naszego serca. A ten deszcz może jest też symbolem, może Bogu się chce płakać dzisiaj razem z nami. Panie rabbe, dwujas historii. Jak wiemy, Bóg nigdy nie nagradzał potopem. Wygląda na to, że i tym razem ukarał Polaków za tolerowanie antychrześcijańskiego cyrku i uległość wobec antychrystów. Ekscelencje, szanowni państwo, Izaak Ziegler napisał kiedyś w jednym ze swoich kanonkowych opowiadań, że Pan Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Ogromnie się cieszę, że na tej dzisiejszej pięknej uroczystości w Pałacu Prezydenckim jest z nami Jego Ekscelencja Pan Trzeba Weiss. Może razem z nami zmienić świat, walczyć odważnie przeciwko faszyzmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii razem i razem zbudować lepszy świat. Wzruszające bardzo dla mnie. Dziękuję ogromnie za wspomnienie pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, tego, że to właśnie on rozpoczął tutaj w Pałacu Prezydenckim tą piękną tradycję chanukowych spotkań. To pierwsza wizyta prezydenta Polski w synagodze od II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się od żydowskiej modlitwy za pomyślność państwa polskiego z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Prezydent podziękował za modlitwę, przypomniał trudną historię Żydów w Polsce. Historię, która teraz pisana jest już zupełnie inaczej. Mamy pewną odbudowę żydowskiego życia w naszym kraju, religijnego i świeckiego. Należy się z tego bardzo cieszyć. Prezydent zapalił pierwszą świeczkę w ośmioramiennym świeczniku zwanym Chanukija. W ten sposób Żydzi rozpoczynają co roku swoje święto światła. Jego tradycja sięga 165 lat przed naszą erą. Wtedy żydowski ród Machabeuszy pokonał wywodzących się z Syrii Seleucydów. Wtedy żydowski ród Machabeuszy pokonał wywodzących się z Syrii Seleucydów.